Cześć, ja jestem Blanka i dzisiaj chciałabym zacząć nową serię na moim kanale, która nazywa się Top 5, czy tam Top 5, czyli 5 ulubionych produktów makijażowych, które uważam, że są warte uwagi i oczywiście w różnych kategoriach. Dzisiaj zaczniemy od 5 ulubionych korektorów, następnie przejdziemy przez podkłady, pudry, róże, bronzery, maskary, cienie i wszystkie oczywiście te cudeńka, ale dzisiaj zaczynamy od korektorów, więc jeżeli jesteście zainteresowani, zaczynamy! Pierwszym korektorem, o którym chciałabym opowiedzieć, jest to korektor z firmy Rimmel London Wake Me Up Concealer. I ja mam w odcieniu, nie mam pojęcia w jakim odcieniu, ponieważ pozdzierały mi się tutaj te literki, napisy, ale jestem prawie że pewna, że to był najjaśniejszy odcień, znaczy no 100% najjaśniejszy, bo ja mam bardzo jasną skórę i zawsze wybieram najjaśniejsze korektory, chyba że wybieram korektory do maskowania niedoskonałości, ale do tego przejdziemy zaraz. No i tak, ten korektor bardzo fajny, ma w sobie drobinki odbijające światło, lekki, szybko się wchłania, pozostaje bardzo dobrze na twarzy, ja go używam najczęściej pod oczami. Ewentualnie, żeby zakryć jakieś tam niedoskonałości w momencie, kiedy moja skóra jest jasna, czyli no w miesiącach jesienno-zimowych. On jest z serii Wake Me Up. W tej serii jest również podkład i puder. Nie, chyba sam podkład. Bardzo lubię i podkład, i właśnie ten korektor jest naprawdę świetny, bo jest tani, naprawdę daje radę, zostaje pod oczami czy na skórze, zależy gdzie go chce się nanieść. I naprawdę całkiem nieźle się sprawdza. Następny korektor to jest korektor z MACa i nazywa się Pro Longwear Concealer. I to jest numerek, tutaj już łatwiej mi będzie odczytać, ponieważ nie starły mi się literki. Nazywa się NC15, czyli to chyba jest nawet najjaśniejszy ze wszystkich najjaśniejszych podkładów korektorów z MACa. Może jest jeszcze jeden, który jest o ton jaśniejszy, ale ten jest naprawdę jasny. I ja go używałam pod oczy, czyli tutaj, na ten trójkącik. Również używałam go, żeby troszeczkę rozświetlić sobie czoło, nos i bródkę. Jedyny minus tego, znaczy w zasadzie dwa minusy tego korektora to to, że on ma pompkę i ciężko kontrolować, ile wyciskam produktu ze środka i zawsze biorę troszeczkę więcej niż bym chciała. No i kolejnym niestety minusem jest cena. Ja wiem, że tego korektora jest sporo, ponieważ to jest 9 ml, czyli nawet nieźle, bo korektor z Rimmel ma, no i nie powiem, 7 ml, czyli ten jest o 2 ml większy. Ale poza tym, że ta pompka jest nieciekawa, no i cena jednak dość wygórowana, to korektor sam w sobie jest rewelacyjny, bo bardzo dobrze zakrywa wszelkie niedoskonałości. Potrzebujesz tak naprawdę kropelkę i możesz pokryć ją całą twarz, bo jest niesamowicie wydajny. Gama kolorystyczna jest naprawdę szeroka, bo w MACu jest, oj, nawet nie wiem ile, ale pewnie około 20 różnych odcieni, więc każdy znajdzie coś dla siebie, przy czym ten Rimmel, no niestety tam były tylko, przynajmniej u mnie w Danii, około 4 wariantów kolorystycznych, czyli no nie za dużo, a z MACa zawsze możesz sobie coś dopasować. Kolejnym minusem tego korektora jest to, że no niestety trzeba używać pędzelka przy jego aplikacji. Możesz spróbować go rozcierać palcem, ale ja zauważyłam, że on dużo lepiej zachowuje się przy zastosowaniu pędzla niż palca, ponieważ wtedy lepiej się trzyma, no i wygląda bardziej naturalnie. Jeżeli szukasz korektora, który ma bardzo dobre krycie, dużą gamę kolorystyczną i jest naprawdę bardzo, bardzo trwały, to zdecydowanie polecam ten właśnie z MACa. Następny podkład, już tym razem troszeczkę z niższej półki, ale wcale nie oznacza, że gorszy, to jest podkład z Rimmel ponownie i to jest Match Perfection. On ma na końcu taki pędzelek, wyciska się przez naciśnięcie tej tubki. No niestety on się troszeczkę brudzi, ale był tani, więc nie ma co przeżywać. Bardzo naturalny efekt powoduje ten korektor, ale no niestety też nie ma zbyt dobrego krycia, ale jeżeli chcesz tylko troszeczkę zamaskować cienie pod oczami, to się zdecydowanie nadaje do tego. Ale co jest ciekawe, ja zauważyłam, że pod oczami niezbyt dobrze kryje moje cienie. Daje radę, ale to nie jest taki efekt jak ten z MACa korektor. Ale za to, jeżeli mam jakieś niedoskonałości, to on naprawdę nieźle sobie z nimi radzi, ponieważ ma w sobie jakąś magiczną moc, ja wierzę.
że jeżeli go położę na jakąś niedoskonałość, na jakąś zmianę skórną, to pięknie wyrównuje kolory, wtapia się, nie wysusza, co jest też ważne, nie wysusza takiej zmiany i naprawdę wygląda bardzo fajnie, jest tani i tak jak właśnie sama nazwa wskazuje, Match Perfection. Mimo tego, że nie ma zbyt wysokiej gamy kolorystycznej w tych korektorach, to dopasowuje się do koloru Twojej skóry i wygląda praktycznie tak, jakby tej zmiany w ogóle nie było. Następnie mamy korektor typowo przystosowany do stosowania pod oczy i to jest Garnier Roll On. Jest go bardzo dużo, ponieważ jest 15 ml. Kurczę, to jest ogromny korektor. On ma taką konsystencję lejącą się, czyli jest płynnej konsystencji po prostu. Ja nie wiem, co ze mną nie tak mówić nie mogę. Jest rewelacyjny, na końcu ma taką kuleczkę metalową, która jest zimna, przez co pomaga jeszcze zmniejszyć opuchliznę pod oczami. I go bardzo, bardzo lubię. Był tani, ja nie pamiętam, ale kupiłam go jeszcze w promocji u nas w drogerii lokalnej, więc był bardzo tani, jest niesamowicie wydajny. Jeżeli szukasz dobrego korektora pod oczy, który jeszcze przy okazji zniweluje troszeczkę te poduszki pod oczami, to zdecydowanie polecam Ci właśnie ten korektor, ponieważ wygląda bardzo naturalnie, ale ma niesamowicie dobre krycie. Ja już go kiedyś porównywałam do korektora z MAC-a, mimo tego, że korektor z MAC-a ma taką gęstszą konsystencję, bardziej kremową, a ten jednak jest bardziej płynny, to jeżeli już wyschnie, wsiąknie w Twoją skórę, to wygląda praktycznie identycznie jak ten z MAC-a. Praktycznie identycznie. Nie czuję, jak rymuje. I powiem Wam, że jest rewelacyjny, polecam go w 100%. I ostatni, piąty korektor, który uważam, że jest warty zahaczenia na nim oka, to jest korektor z Maybelline i nazywa się Age Revive. I mam tutaj dwa odcienie. Jeden jest w odcieniu Light, a drugi jest w odcieniu Brightener. Ale one mają jakieś numerki chyba, ale teraz ich nie widzę. Wydaje mi się, że ten to jest 160, a ten 120, ale no nie jestem przekonana w 100%. I dlaczego mam dwa kolory? Ponieważ stosuję je na dwa różne sposoby. Ten stosuję, żeby rozświetlić moją skórę i wtedy ciu-ciu-ciu na czole, na nosek, na brodę i czasami pod oczy, jeżeli nie mam zbyt mocnych cieni pod oczami. A ten, jeżeli mam jakieś zmiany skórne, albo jeżeli mam naprawdę bardzo, bardzo zły dzień i mam wory pod oczami i cienie pod oczami, nie spałam całą noc, co się zresztą nie zdarza zbyt często, bo nie baluję, nie imprezuję, ale jak się zdarza, no to wtedy stosuję taki korektor, ponieważ on niesamowicie fajnie i cudownie zakrywa wszelkie cienie. Ten korektor, który ma taki różowawy, łososiowy odcień, bardzo fajnie zakrywa cienie pod oczami, właśnie takie brązy szarości. A z kolei ten ma odcienie żółtego, czyli niweluje fioletowe, niebieskie tony, przez co nasza skóra wygląda bardziej naturalnie. Te korektory mają 6 ml, czyli w sumie są najmniejsze z tych wszystkich, które Wam pokazałam, mimo tego, że wyglądają na naprawdę duże, bo no, wygląda jak taki kawał buteleczki, no jest jednak w środku tylko 6 ml, ale to nic, one są bardzo, bardzo wydajne, więc nie musicie się tym martwić. Ja je zamówiłam na eBayu, ponieważ nie są dostępne w Danii i wydaje mi się, że nie są też dostępne w Polsce, ale opłaca się, naprawdę opłaca się je kupić, zapłacić za przesyłkę troszeczkę więcej, ściągnąć je ze Stanów, bo są bardzo fajne. Mi się podoba to, że mają na końcu gąbeczkę, co ułatwia użycie o 100%, ponieważ tylko aplikuję, potem delikatnie wklepuję palcem i jestem gotowa do drogi. Nawet jeżeli są takie dni, że nie chcę używać podkładu, tylko używam BB Cream, do tego właśnie taki korektor i koniec. I to jest cała moja rutyna podkładowa, ponieważ one są tak dobrze kryjące, że tak naprawdę nie trzeba używać jakiegoś ciężkiego korektoru. Podkładu. Nie trzeba używać ciężkiego podkładu, bo jeżeli masz jakieś tam niedoskonałości, użyjesz korektora i jesteś gotowa, gotowy do drogi. I to był właśnie pierwszy odcinek z serii Top 5. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że moja krótka recenzja na temat każdego z korektorów była dla Was ciekawa. Jeżeli tak, zapraszam do lajkowania, zapraszam do subskrypcji. Pamiętajcie, że możecie mnie znaleźć na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!